Magda siedziała w kuchni, obracając w dłoniach kubek z niedopitą herbatą. W powietrzu unosił się zapach wieczornego posiłku, który już dawno ostygł, czekając na powrót Tomasza. Zegar na ścianie tykał miarowo, przypominając jej o każdej minucie spędzonej w samotności, podczas gdy jej mąż wciąż nie wracał z pracy. Kiedyś takie opóźnienia były sporadyczne, a ona nie czuła z tego powodu niepokoju. Wierzyła Tomaszowi, przecież to dla nich wszystkich tak ciężko pracował. Ale w ciągu ostatnich miesięcy te opóźnienia stały się codziennością, a w jego oczach zaczęła dostrzegać coś niepokojącego. Coś, czego wcześniej tam nie było: dystans, nieobecność. Każdy wieczór wyglądał teraz tak samo. Zosia, ich 7-letnia córka, dawno była już w łóżku, a Magda zostawała sama w ich pustym domu, w którym echo kroków rozbrzmiewało coraz bardziej dotkliwie. Zwykłe, codzienne sprawy, które wcześniej dawały jej poczucie stabilizacji, nagle stały się wyzwaniem. Codziennie zastanawiała się, gdzie jest Tomasz, dlaczego tak rzadko jest w domu, a kiedy już wraca, dlaczego nie jest obecny duchem. Siedział przy kolacji, ale jego myśli były gdzieś daleko. Gdy patrzył na nią, widziała, że jest w innym świecie. Może to tylko stres w pracy, tłumaczyła sobie początkowo. Może potrzebuje więcej czasu, żeby poradzić sobie z obowiązkami. Wspierała go, nie chciała, żeby czuł się obciążony jej troskami, ale z każdym dniem czuła, jak coś między nimi się zmienia. Jego wyjazdy służbowe stały się coraz częstsze, a tłumaczenia coraz bardziej ogólnikowe. Magda zaczęła zauważać szczegóły drobne, ale znaczące. Nowe koszule, które nagle pojawiły się w jego szafie, perfumy, których nigdy wcześniej nie używał, wiadomości na jego telefonie, które szybko kasował. Zaczęło się od niewinnych pytań, ale odpowiedzi Tomasza były coraz bardziej wymijające. Pewnego wieczoru, gdy znów spóźnił się na kolację, Magda postanowiła z nim porozmawiać. Tomasz, dlaczego ostatnio tak rzadko spędzasz czas w domu? Zapytała, starając się, aby jej głos brzmiał spokojnie, mimo że w środku czuła narastający niepokój. Tomasz wzruszył ramionami, nie patrząc jej w oczy. Praca, Magda. Mamy teraz ogromny projekt, naprawdę nie mam na nic czasu. Wiesz, jak to jest. Ale przecież wcześniej też byłeś zapracowany, a mimo to znajdowałeś czas dla mnie, i Zosi odpowiedziała, próbując zrozumieć, co się dzieje. Zamiast odpowiedzi, Tomasz tylko westchnął i podszedł do niej, całując ją w czoło, jakby chciał zakończyć rozmowę bez dalszych wyjaśnień. Czuła, że unika kontaktu wzrokowego, jakby chciał coś ukryć. Obiecuję, że kiedy ten projekt się skończy, wszystko wróci do normy, dodał, choć jego głos brzmiał nieprzekonująco. Magda nie odpowiedziała, choć w jej głowie kłębiło się tysiące pytań. O co chodziło z tym projektem? Dlaczego Tomasz był coraz bardziej nieobecny? Czy naprawdę była to tylko praca? A może coś więcej? Wieczór minął w milczeniu, a Magda nie mogła zasnąć. Leżąc w łóżku, nasłuchiwała oddechu Tomasza, który wydawał się być cięższy niż zwykle. Czy to było coś więcej niż tylko zmęczenie? Czy naprawdę tylko praca była przyczyną ich oddalenia? Myśli wirujące w jej głowie nie dawały jej spokoju. Z każdą mijającą minutą coraz bardziej przekonywała się, że musi dowiedzieć się prawdy. Następne dni upływały jak we mgle. Magda próbowała zachować normalność, ale z każdym kolejnym wieczorem jej podejrzenia narastały. Tomasz wracał coraz później, a jego wyjaśnienia stawały się coraz bardziej wymijające. Pewnego dnia postanowiła podjąć bardziej drastyczne kroki. Kiedy Tomasz był w pracy, a Zosia w szkole, Magda, nie mogąc dłużej wytrzymać niepewności, zdecydowała się przeszukać rzeczy męża. Nie była pewna, czego szukała, może jakiejś wskazówki, jakiegoś dowodu, który by rozwiał jej wątpliwości. Nie spodziewała się jednak, że znajdzie coś, co zmieni całe jej życie. Gdy weszła do gabinetu Tomasza, jej serce zaczęło bić szybciej. Nigdy wcześniej nie zaglądała do jego prywatnych dokumentów, ale teraz czuła, że musi. Jego komputer był wyłączony, ale telefon, który zazwyczaj miał przy sobie, został w domu. To była jej szansa. Drżącymi rękami sięgnęła po telefon. Ekran był zablokowany, ale znała kod. Kiedy odblokowała urządzenie, poczuła, jak narasta w niej napięcie. Zaczęła przeglądać wiadomości, e-maile, szukała czegokolwiek, co mogłoby potwierdzić lub rozwiać jej obawy. Początkowo wszystko wydawało się w porządku: wiadomości od współpracowników, maile służbowe. Ale nagle natknęła się na coś, co ją zszokowało.
Kochanie, mam nadzieję, że mieszkanie jest już gotowe. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu urządzimy nasze miejsce. Nasze małe gniazdko będzie idealne. Magda zamarła. To nie była wiadomość, jaką wysłałaby współpracowniczka. To nie była rozmowa o projekcie. Ktoś zwracał się do Tomasza w sposób, który mroził jej krew w żyłach. Ktoś, kogo nazywał kochanie, planował z nim urządzać mieszkanie. Mieszkanie, o którym ona nie miała pojęcia. Oczy Magdy zaszły łzami, ale nie mogła przestać czytać. Z każdą kolejną wiadomością obraz stawał się coraz bardziej jasny. Tomasz miał romans. Co więcej, nie tylko zdradzał ją, ale również kupił mieszkanie dla swojej kochanki. Urządzali je razem, jakby planowali wspólne życie, podczas gdy ona tkwiła w ich małżeństwie, nieświadoma tego wszystkiego. Magda poczuła, jak ogarnia ją mieszanka bólu i gniewu. Była w szoku. Jak długo to trwało? Jak mógł ją tak oszukiwać? Przecież mieli córkę, wspólne życie, plany na przyszłość. Z jednej strony chciała rzucić telefonem, zniszczyć wszystko, co przypominało jej o Tomaszu, ale z drugiej wiedziała, że musi działać rozważnie. Nie mogła pozwolić, żeby emocje przejęły nad nią kontrolę. Przez chwilę siedziała w milczeniu, pozwalając, by rzeczywistość do niej dotarła. Poczucie zdrady było miażdżące, ale wiedziała, że to dopiero początek. Tomasz nie zdawał sobie sprawy, że Magda odkryła jego sekret, ale ona zamierzała to wykorzystać. Zamiast konfrontować się z nim od razu, postanowiła działać cicho i metodycznie. Jej plan był prosty: zniszczyć wszystko, co Tomasz budował z kochanką, i sprawić, że ich życie zamieni się w koszmar. Teraz była pewna jednej rzeczy. Nie zamierzała pozwolić, by Tomasz i jego kochanka cieszyli się swoim gniazdkiem. Nie była jeszcze pewna, jak dokładnie to zrobi, ale wiedziała, że to nie będzie szybka ani łatwa zemsta. Czas pracował na jej korzyść. Magda długo nie mogła zasnąć tej nocy. Każda minuta spędzona obok Tomasza, który nieświadomie zasypiał spokojnie, jak gdyby nic się nie stało, wypełniała ją coraz większym gniewem. Patrzyła na niego z innego punktu widzenia, już nie był tym samym człowiekiem, którego znała. W jej oczach stał się kimś obcym, zdrajcą, który w ciągu miesięcy rozwalił ich małżeństwo, ich dom i zniszczył jej poczucie bezpieczeństwa. Tego nie zamierzała mu wybaczyć. Jednak zamiast wybuchnąć gniewem i zrobić scenę, postanowiła działać metodycznie. Zimno i beznamiętnie. Magda wiedziała, że aby skutecznie się zemścić, musi najpierw zebrać wszystkie możliwe informacje. Czekała na moment, gdy będzie sama w domu, by zacząć swoją misję. Tomasz często wyjeżdżał usłużbowo, na całe weekendy, co dawało jej idealną okazję. Kiedy Tomasz wyjechał na kolejny rzekomy wyjazd, Magda odechnęła z ulgą. Postanowiła działać natychmiast. Pierwszym krokiem było odkrycie, gdzie dokładnie znajduje się mieszkanie, które Tomasz kupił dla swojej kochanki. Wiedziała, że wszelkie formalności związane z zakupem mieszkania musiały gdzieś zostawić ślady w dokumentach, e-mailach albo nawet wiadomościach bankowych. Zasiadła do jego komputera i zaczęła przeszukiwać dysk. Po kilku godzinach znalazła to, czego szukała: umowę zakupu mieszkania, podpisaną na nazwisko Tomasza. Adres, który widniał w dokumencie, był niedaleko ich domu, zaledwie kilka ulic dalej. Magda nie mogła uwierzyć, że przez cały ten czas mieszkanie, które Tomasz kupił dla swojej kochanki, było tak blisko. Kiedyś wspólnie rozważali zakup inwestycyjnego mieszkania, ale Tomasz stwierdził, że to jeszcze nie jest dobry moment finansowy. Teraz wiedziała dlaczego. Kolejnym krokiem było odkrycie, kim jest kochanka. Magda wiedziała, że jeśli chce skutecznie uderzyć, musi poznać obie strony tej zdrady. Przeszukując e-maile i wiadomości, znalazła zdjęcia kobiety młodszej, atrakcyjnej, pewnej siebie. Miała na imię Sylwia. Magda poczuła, jak gniew i ból, które dotąd powstrzymywała, zaczynają ją zalewać. Oczywiście młodsza, zgrabniejsza, bez zobowiązań. Czyżby Tomasz myślał, że może zacząć od nowa z kimś takim? Że zostawi za sobą całe życie, które zbudowali razem? Przez chwilę poczuła się przytłoczona tą zdradą. Jednak zamiast rozpaczy, jej umysł zaczynał snuć plan: musiała zniszczyć to, co budowali Tomasz i Sylwia. I zamierzała to zrobić, zanim oni zdążą zrealizować swoje plany. Magda postanowiła dowiedzieć się, co dokładnie Tomasz planuje zrobić z mieszkaniem. Wiedziała, że będzie musiała obserwować ich z daleka,
ale nie chciała, by zorientowali się, że coś jest nie tak. Postanowiła więc podjechać pod mieszkanie kilka razy w różnych porach dnia, żeby zobaczyć, czy zauważy tam Tomasza albo Sylwię. Pierwsza wizyta przyniosła mało informacji. Mieszkanie wydawało się opuszczone, nikt nie wchodził ani nie wychodził, choć okna były zasłonięte, co sugerowało, że ktoś tam bywa. Jednak przy drugiej próbie udało jej się coś więcej. Tomasz zaparkował samochód pod blokiem i wysiadł z bukietem kwiatów w ręku. Magda obserwowała, jak wchodzi do budynku, a chwilę później pojawiła się Sylwia, która przywitała go w drzwiach z uśmiechem na ustach. Widok tego spotkania rozdał serce Magiedy, ale wiedziała, że musi pozostać skupiona na swoim planie. To tylko kolejny krok ku ostatecznemu zniszczeniu ich wspólnej iluzji. Magda wiedziała, że aby zrealizować swoją zemstę, potrzebuje sojuszników. Choć chciała działać samodzielnie, zdała sobie sprawę, że są osoby, które mogą jej pomóc, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Zaczęła myśleć o wspólnych znajomych ludziach, którzy mogli coś wiedzieć, ale nigdy nie powiedzieli jej wprost. Wszak Tomasz miał wielu znajomych, niektórych bliższych niż innych. Zastanawiała się, kto mógł wiedzieć o jego zdradzie i czy przypadkiem nie dał się złapać na jakiś fałszywy trop. Zadzwoniła do swojego przyjaciela z dawnych lat, Wojtka. Był kimś, komu mogła zaufać, choć nie widzieli się tak często. Wiedziała, że zna wielu ludzi w mieście i być może słyszał coś, co mogłoby jej pomóc. Cześć, Wojtek, zaczęła, starając się, by jej głos brzmiał jak najbardziej naturalnie. Masz chwilę? Muszę z kimś porozmawiać, to ważne. Wojtek, zawsze gotowy pomóc, umówił się z nią na kawę. Spotkali się w cichej kawiarni na uboczu, gdzie Magda mogła spokojnie opowiedzieć o swoich podejrzeniach, choć nie zdradziła wszystkiego. Zamiast tego skupiła się na pytaniach o Tomasza, o to, czy Wojtek coś słyszał. Wiesz, Magda, zaczął Wojtek, mieszając swoją kawę, Tomasz zawsze był w porządku gościem, ale ostatnio ludzie zaczęli o nim mówić różne rzeczy. Podobno często widuje się go z jakąś kobietą w jednej z tych nowych kawiarni w centrum. Magda poczuła, jak serce bije jej szybciej. Wojtek mógł być idealnym źródłem informacji. Postanowiła pociągnąć go za język, ale nie chciała wzbudzać podejrzeń. Tak. A kto to może być? Znasz tę kobietę? Zapytała, starając się, aby jej pytanie brzmiało jak niewinne zainteresowanie. Wiesz, nie widziałem ich razem, ale ludzie mówią, że wygląda na młodszą od niego. Może jakaś współpracowniczka? Ciężko powiedzieć. Ale widzisz, różne plotki krążą. Może to nic. Magda poczuła, że ma już pierwszą nić prowadzącą do celu. Wojtek nie wiedział wszystkiego, ale jego informacje były bezcenne. Postanowiła wykorzystać te fragmenty wiedzy, aby pchnąć swój plan do przodu. Teraz wiedziała, gdzie i kiedy Tomasz spotykał się z Sylwią. Musiała jeszcze bardziej zacieśnić sieć wokół nich, aż oboje poczują, jak ich świat zaczyna się rozpadać. Wojtek był tylko pierwszym krokiem. Teraz Magda miała już jasny plan. Krok po kroku zamierzała niszczyć to, co Tomasz zbudował z kochanką. Nie miała zamiaru odpuścić. Magda była gotowa na następne kroki. Plan zaczynał się krystalizować w jej umyśle, a każda kolejna informacja tylko utwierdzała ją w przekonaniu, że musi działać szybko i skutecznie. Teraz, gdy znała już adres mieszkania i wiedziała, kim jest Sylwia, postanowiła poznać każdy szczegół, by móc wykorzystać to na swoją korzyść. Musiała jednak działać ostrożnie, nie chcąc zdradzić, że wie o zdradzie. Chodziło o to, by ich świat zaczął się rozpadać, zanim zorientują się, co naprawdę się dzieje. Pewnego dnia, kiedy Tomasz był w pracy, Magda podjęła decyzję o złożeniu wizyty w ich miłosnym gniazdku. Adres miała, kluczy nie, ale to nie stanowiło dla niej problemu. Z pomocą znajomego, który zajmował się systemami zabezpieczeń, udało jej się zdobyć narzędzie, które pozwoliło jej wejść do mieszkania bez większych trudności. Cała akcja trwała zaledwie kilka minut, a drzwi ustąpiły z cichym kliknięciem. Magda stanęła w progu i wzięła głęboki oddech. Mieszkanie było pięknie urządzone, nowoczesne meble, eleganckie dodatki, wszystko urządzone ze smakiem. W kącie salonu stała luksusowa kanapa, na której rozłożone były poduszki, jakby ktoś przed chwilą tu odpoczywał. Na stoliku obok leżały kieliszki i butelka wina. Magda poczuła, jak wściekłość wrze w jej wnętrzu.
Tomasz, który nigdy nie zwracał uwagi na detale w ich domu, z pewnością zadbał o każdy szczegół w tym mieszkaniu dla Sylwii. Postanowiła przeszukać mieszkanie. Szuflady były pełne osobistych drobiazgów, drogie kosmetyki, ubrania, a na półce w łazience stały perfumy, które Tomasz podarował kiedyś Sylwii. Magda przypomniała sobie, jak sama kiedyś prosiła go o nowy zapach, ale wtedy powiedział, że to za drogie i niepotrzebne. Teraz już wiedziała, dlaczego. Kiedy przeszukiwała komodę w sypialni, natknęła się na kopertę z dokumentami. Na pierwszy rzut oka wyglądała na zwykłe rachunki, ale w środku znalazła coś więcej, akt własności mieszkania. Tomasz kupił to miejsce na swoje nazwisko, co oznaczało, że prawnym właścicielem był on. Jednak na drugim dokumencie widniała notatka o współwłasności, miał zamiar wkrótce przepisać połowę na Sylwię. Magda wiedziała, że to była jej szansa. Zamiast konfrontacji, mogła uderzyć tam, gdzie bolało najbardziej, w finanse i nieruchomość. Wiedziała, że jeśli umiejętnie to rozegra, Tomasz i Sylwia zostaną z niczym, a ich wymarzone gniazdko stanie się dla nich przekleństwem. Opuściła mieszkanie, upewniwszy się, że wszystko wygląda tak, jak przed jej przyjściem. Nikt nie mógł podejrzewać, że tam była. Teraz musiała działać, ale to wymagało subtelności i precyzji. Następne dni były dla Magdy wyjątkowo stresujące. Każdy kontakt z Tomaszem przyprawiał ją o dreszcze, ale musiała zachować pozory. Tomasz, niczego nieświadomy, kontynuował swoje podwójne życie, spędzając wieczory z Sylwią, a w weekendy odwiedzając ich wspólne mieszkanie. Magda natomiast skupiała się na przygotowaniu swojego planu, który miał uderzyć w Tomasza, zanim zdąży się zorientować, co się dzieje. Magda wiedziała, że Tomasz prędzej czy później zacznie procedurę przepisania mieszkania na Sylwię. Musiała więc działać szybko i inteligentnie. Postanowiła skonsultować się z prawnikiem dyskretnie, bez wzbudzania podejrzeń. Umówiła się na spotkanie z Marią, przyjaciółką prawniczką, którą znała od lat. Magda była ostrożna, nie zdradzając Marii wszystkich szczegółów, ale wyjaśniła, że potrzebuje porady w sprawie mieszkania męża, które niedawno kupił. Musisz być bardzo ostrożna, powiedziała Maria po wysłuchaniu historii. Jeśli to mieszkanie jest na nazwisko Tomasza, to faktycznie masz ograniczone pole manewru. Ale jest coś, co możemy zrobić. Tomasz nie jest świadomy, że jeśli zacznie procedurę przepisu, możesz go zablokować na kilka sposobów. Pamiętaj jednak, że to wymaga czasu i dyskrecji. Magda kiwnęła głową, próbując przetrawić wszystko, co usłyszała. Wiedziała, że musi być cierpliwa, ale czuła narastającą determinację. To nie miało być szybkie uderzenie, tylko powolne niszczenie wszystkiego, co Tomasz zbudował z Sylwią. Pierwszym krokiem było złożenie formalnej skargi o podział majątku, zanim Tomasz zdąży przepisać mieszkanie, Magda mogła prawnie zabezpieczyć swoją część. Choć nie zależało jej na samym mieszkaniu, to wiedziała, że jeśli odpowiednio to rozegrana, może uderzyć w finanse Tomasza. Składanie wniosków, blokady w sądzie, wszystko to miało na celu utrudnienie mu życia i sprawienie, że cały proces stanie się dla niego koszmarem. Kolejnym krokiem było przygotowanie się na ujawnienie zdrady. Magda zaczęła zbierać dowody, e-maile, zdjęcia, kopie dokumentów. Wiedziała, że w odpowiednim momencie te dowody zniszczą Tomasza i jego plany. Zamierzała skonfrontować się z nim dopiero wtedy, gdy będzie miała wszystko w ręku, a on nie będzie mógł się wykręcić. Tomasz, tymczasem, nie miał pojęcia, że Magda coś podejrzewa. Przynosił kwiaty do domu, starał się udawać troskliwego męża, ale jego myśli były gdzieś indziej. Magda widziała, jak sprawnie potrafi manipulować sytuacją, ale to tylko dodawało jej determinacji. Wiedziała, że wkrótce jego świat się rozpadnie, a ona będzie tam, by zobaczyć jego reakcję. Gdy nadszedł weekend, Tomasz po raz kolejny wyjechał służbowo. Magda wykorzystała ten czas, by zająć się formalnościami. Złożyła dokumenty w sądzie, zablokowała przepisywanie mieszkania, a jednocześnie zaczęła rozważać bardziej radykalne działania. Wiedziała, że sama procedura sądowa to dopiero początek, musiała wprowadzić element zaskoczenia, coś, co naprawdę zniszczy ich związek. Kiedy Tomasz wrócił, Magda była gotowa na kolejny krok w swojej grze. Teraz tylko czekała na odpowiedni moment, by zaatakować. Magda poczuła, że czas na pierwszy ruch nadszedł. Cierpliwość, której wymagało czekanie, coraz bardziej ją męczyła, ale wiedziała, że musi zachować zimną krew. Do tej pory udało jej się zablokować procedurę przepisywania mieszkania, a Tomasz o niczym nie wiedział.
Teraz planowała zniszczyć jego relację z Sylwią i nie zamierzała tego robić delikatnie. Pierwszym krokiem było podłożenie nasion wątpliwości między Tomaszem a jego kochanką. Wiedziała, że Sylwia, choć młodsza i atrakcyjna, była również niepewna swojego miejsca w życiu Tomasza. Magda postanowiła wykorzystać to do swoich celów. W tajemnicy przed mężem zdobyła numer telefonu Sylwii. Wiedziała, że konfrontacja twarzą w twarz z kochanką mogłaby wzbudzić podejrzenia, więc postanowiła działać subtelnie. Anonimowe wiadomości mogły być idealnym narzędziem, aby zasiać ziarno nieufności. Tego wieczoru, gdy Tomasz był w pracy, Magda usiadła przy kuchennym stole, trzymając w ręku telefon. Napisała pierwszą wiadomość. Uważaj na Tomasza. Myślisz, że jesteś jedyną kobietą w jego życiu? Zadrżała, czując, jak adrenalina zaczyna działać. Wiedziała, że to dopiero początek, ale musiała grać ostrożnie. Sylwia odpowiedziała szybko, choć Magda spodziewała się, że będzie bardziej zaskoczona. Kim jesteś? Co masz na myśli? Magda uśmiechnęła się. Sylwia zareagowała dokładnie tak, jak oczekiwała. Teraz wystarczyło poprowadzić tę grę dalej, sugerując, że Tomasz nie jest tak lojalny, jak Sylwia myśli. Nie jestem w stanie ujawnić swojej tożsamości, ale radzę ci być czujną. Tomasz nie mówi ci całej prawdy. Sylwia zaczęła dopytywać, ale Magda nie odpowiedziała od razu. Chciała, żeby w głowie kochanki pojawiły się pytania, żeby zaczęła analizować każde słowo Tomasza, szukając dowodów na jego zdradę. Tego wieczoru Magda wysłała jeszcze kilka podobnych wiadomości, każdą coraz bardziej subtelną, ale pełną ukrytych oskarżeń. Wiedziała, że wystarczy kilka kłamstw, by Sylwia zaczęła kwestionować wszystko. Następnego dnia, gdy Tomasz wrócił do domu, Magda była spokojna, jak gdyby nic się nie stało. Uśmiechała się do niego, a on, nieświadomy nadchodzących problemów, wydawał się bardziej rozluźniony. Ale w jej wnętrzu buzowała satysfakcja. Wiedziała, że ziarna nieufności zostały zasiane, a teraz wystarczyło czekać. Kilka dni później Magda zaczęła zauważać subtelne zmiany w zachowaniu Tomasza. Był bardziej niespokojny, sprawdzał swój telefon częściej niż zwykle, a na jego twarzy rysowało się zaniepokojenie. Magda wiedziała, że jej plan zaczyna działać. Sylwia musiała już zacząć zadawać pytania. Tego wieczoru, gdy Tomasz wrócił późno do domu, Magda postanowiła bacznie go obserwować. Jego telefon wciąż brzęczał wiadomościami, a on, zamiast odpowiadać od razu, odkładał go na bok z wyraźnym napięciem na twarzy. Magda zauważyła, że coś się dzieje, ale czekała, by dowiedzieć się więcej. Następnego ranka, kiedy Tomasz przygotowywał się do wyjścia, Magda otrzymała nieoczekiwany telefon od Wojtka, który był kluczowym sojusznikiem w jej planie. Magda, nie wiem, czy to coś dla ciebie, ale słyszałem coś dziwnego o Tomaszu, powiedział, wyraźnie zakłopotany. Podobno widziano go w kawiarni z tą jego dziewczyną, Sylwią, ale podobno była jakaś awantura. Magda wiedziała, że to znak, iż jej plan wkracza na nowy etap. Zasiała wystarczająco dużo wątpliwości, by Sylwia zaczęła podważać zaufanie do Tomasza. Wiedziała, że Sylwia musiała już skonfrontować się z Tomaszem, a to tylko początek większej burzy. Następnego dnia Tomasz wrócił do domu wyraźnie spięty. Nie rozmawiał z Magdą, a jedynie milcząco przemknął do sypialni, ignorując jej obecność. Magda postanowiła czekać, wiedziała, że w końcu sytuacja sama się wyjaśni. Wieczorem, gdy usiadła do kolacji, Tomasz niespodziewanie usiadł naprzeciwko niej i zaczął mówić. Magda, muszę ci coś powiedzieć, zaczął niepewnie. Ostatnio jestem pod dużym stresem, w pracy i... No, Sylwia wydaje się mieć wątpliwości. Magda podniosła brwi, udając zaskoczenie. Sylwia? Zapytała spokojnie. Co masz na myśli? Chyba ktoś jej coś powiedział, przyznał Tomasz, nerwowo stukając palcami o stół. Dostała jakieś anonimowe wiadomości, że ja mam jeszcze kogoś innego. W tym momencie Magda musiała stłumić uśmiech. Tomasz sam wpadł w pułapkę, którą na niego zastawiła. Teraz była pewna, że ich relacja z Sylwią zaczyna się chwiać. To dziwne, odpowiedziała, grając na jego niepewności. Myślałam, że ufasz jej bezgranicznie. Tomasz spojrzał na nią, wyraźnie zdezorientowany. Nie podejrzewał, że jego własna żona mogłaby być tak przebiegła. Ostatecznie zmęczony rozmową, wstał od stołu i zniknął w sypialni.
Magda wiedziała, że musiała kontynuować swoją grę. Sylwia z pewnością nie zaprzestanie zadawania pytań, a Tomasz zacznie tracić nad wszystkim kontrolę. Cierpliwość Magdy miała doprowadzić do tego, że ich związek rozpadnie się na jej oczach. Magda patrzyła na to, co zaczęło się dziać, z chłodną satysfakcją. Tomasz powoli tracił grunt pod nogami, a ona czekała na odpowiedni moment, by wyciągnąć wszystkie dowody zdrady na stół. Jeszcze nie teraz, jeszcze musiała poczekać na idealny moment. Napięcie między Tomaszem a Sylwią rosło z każdym dniem. Magda z przyjemnością obserwowała, jak ich relacja zaczyna się rozpadać, choć na zewnątrz pozostawała całkowicie spokojna. Grała rolę oddanej żony, dbając o dom, troszcząc się o Zosię, a przy tym trzymała wszystkie karty w rękach. Była gotowa na ostatni etap zemsty. Sylwia nie przestała dopytywać Tomasza o rzekome inne kobiety, a Tomasz, nie mając pojęcia, skąd wzięły się te oskarżenia, coraz bardziej się irytował. Związek, który miał być dla niego ucieczką od codzienności, powoli zamieniał się w koszmar. Sylwia stawała się podejrzliwa, a ich wspólne spotkania, które kiedyś były pełne namiętności, teraz coraz częściej kończyły się kłótniami. Magda postanowiła, że nadszedł czas na kolejny ruch. Zaczęła zastanawiać się nad najbardziej bolesnym sposobem na wyjawienie Tomaszowi, że odkryła jego zdradę. Wiedziała, że musi być to spektakularne, by zapamiętał ten moment do końca życia. Chciała, aby Sylwia także poczuła, że jej życie z Tomaszem było tylko iluzją. Pewnego dnia, gdy Tomasz był w pracy, a Zosia była u koleżanki, Magda postanowiła podjechać pod mieszkanie, które Tomasz kupił dla Sylwii. Miała klucze, które zdołała zdobyć dzięki małej sztuczce, wykorzystała zamówioną naprawę zamka, co dało jej dostęp do kompletu kluczy od mieszkania. Planowała coś wyjątkowego. Otworzyła drzwi i weszła do środka. Mieszkanie było urządzone z gustem, ale teraz w jej oczach było jedynie symbolem zdrady i kłamstw. Magda postanowiła zrobić z niego scenę, która stanie się dla Tomasza i Sylwii wspomnieniem ich porażki. Wyjęła telefon i zaczęła robić zdjęcia każdej osobistej rzeczy, każdego dowodu ich wspólnego życia. Zdjęcia dokumentów, które wskazywały na związek Tomasza z Sylwią, były szczególnie cenne. Magda postanowiła, że nie może być to zwykła konfrontacja. Chciała, aby Tomasz i Sylwia zobaczyli, że wszystko, co ukrywali, wyszło na jaw w sposób spektakularny. Zorganizowała kolację w ich miłosnym gniazdku, ale nie dla siebie. Zaprosiła zarówno Tomasza, jak i Sylwię, nie mówiąc im o sobie nawzajem. W wiadomościach napisała, że potrzebują wyjaśnień, że to spotkanie będzie kluczowe dla ich dalszej relacji. Wiedziała, że oboje przyjdą, nieświadomi, co ich czeka. Magda zadbała o każdy detal, w mieszkaniu ustawiła romantyczną scenerię. Stół był nakryty na dwie osoby, wino czekało na otwarcie, świece migotały na blacie. Atmosfera była idealna dla ich katastrofy. Kiedy Tomasz i Sylwia przybyli na miejsce, początkowo byli zdezorientowani. Nie wiedzieli, dlaczego oboje zostali zaproszeni w tym samym czasie. Magda, ukryta za drzwiami, obserwowała ich reakcję. Tomasz z początku próbował udawać, że wszystko jest w porządku, ale Sylwia nie była już tak spokojna. Zaczęła dopytywać, co to za spotkanie i dlaczego wszystko wygląda, jakby ktoś inny przygotował ten wieczór. Tomasz, co tu się dzieje? Zapytała Sylwia, czując, że coś jest nie tak. Tomasz, coraz bardziej zaniepokojony, milczał. Nie miał pojęcia, co się dzieje, ale czuł, że coś jest nie w porządku. To wtedy Magda postanowiła wkroczyć. Weszła do mieszkania bez zapowiedzi, uśmiechając się chłodno. Tomasz i Sylwia patrzyli na nią z osłupieniem. Magda? Co ty tutaj robisz? Tomasz był wyraźnie wstrząśnięty. Co ja tu robię? Magda uśmiechnęła się ironicznie, stawiając telefon na stole. To proste. Przyszłam zobaczyć, jak wygląda wasze miłosne gniazdko. Sylwia wpatrywała się w Magdę, kompletnie zdezorientowana. Tomasz próbował się tłumaczyć, ale Magda już nie słuchała. Otworzyła galerię zdjęć na telefonie i pokazała im dowody zdjęcia mieszkania, dokumenty, wiadomości. Tomasz zbladł, a Sylwia, widząc to wszystko, poczuła, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Wiedziałam o was od dawna, powiedziała Magda spokojnie. A teraz to koniec. Dla was obu. Sylwia, widząc wszystkie dowody, zaczęła płakać. To, co miało być dla niej pięknym związkiem,
stało się teraz przyczyną jej upokorzenia. Tomasz natomiast z trudem łapał oddech, nie wiedząc, jak wybrnąć z tej sytuacji. Magda, proszę, zaczął Tomasz, ale Magda przerwała mu jednym gestem. Nie masz nic do powiedzenia, odpowiedziała zimno. To koniec. Oboje na to zasługujecie. Nie tylko zniszczyłeś nasze małżeństwo, ale teraz zobaczysz, jak zniszczę twoje życie. W tym momencie Magda odwróciła się i wyszła z mieszkania, zostawiając ich w chaosie, który sama stworzyła. Wiedziała, że od tego momentu Tomasz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. A Sylwia? Sylwia była tylko poboczną ofiarą, którą Magda postanowiła zniszczyć razem z Tomaszem. Po konfrontacji Magda wiedziała, że musi podjąć ostatnie kroki, aby ostatecznie uwolnić się od Tomasza. Po powrocie do domu czekała na rozwój wydarzeń, gotowa na kolejne działania. Tomasz próbował się z nią kontaktować, dzwonił, wysyłał wiadomości, próbował się tłumaczyć, ale Magda już go nie słuchała. Wiedziała, że jego życie legło w gruzach i że nie ma dla niego odwrotu. Następnego dnia Magda odwiedziła prawnika, z którym wcześniej się skontaktowała. Przedstawiła mu wszystkie dowody na zdradę Tomasza, dokumenty potwierdzające jego związek z Sylwią oraz całą historię ich małżeństwa. Była gotowa złożyć pozew o rozwód z pełnym podziałem majątku i odpowiedzialnością za dziecko. Tomasz nie mógł już nic zrobić, jego zdrada była udowodniona, a to dawało Magdzie przewagę. Kiedy Tomasz wrócił do domu, Magda czekała na niego z rozwodowymi papierami. Był wyraźnie zdruzgotany, nie miał pojęcia, co opowiedzieć. Zamiast próbować ją uspokajać, spojrzał na dokumenty z bezradnością w oczach. Naprawdę to robisz, Magda? Zapytał zdesperowanym tonem. Naprawdę, odpowiedziała bez cienia wahania. Zasłużyłeś na to. Nie tylko mnie zdradziłeś, ale całkowicie zniszczyłeś nasze życie. Teraz ja zniszczę twoje. Magda widziała, jak Tomasz opada na krzesło, niezdolny do dalszej walki. Wiedział, że przegrał, a ona miała nad nim całkowitą kontrolę. Już nigdy nie będzie w stanie odbudować swojego życia tak, jak planował. W kolejnych tygodniach Magda złożyła pozew, uzyskała pełne prawa do ich mieszkania i opieki nad Zosią. Tomasz, zrujnowany finansowo i emocjonalnie, zniknął z ich życia. Jego gniazdko z Sylwią rozpadło się, a ona sama odeszła, nie chcąc mieć z nim nic wspólnego po tym, jak prawda wyszła na jaw. Magda, po raz pierwszy od wielu miesięcy, poczuła się wolna. Wolna od Tomasza, od kłamstw, od bólu. Zrozumiała, że była silniejsza, niż kiedykolwiek przypuszczała, i że zemsta była tylko narzędziem, które pozwoliło jej odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Magda wpatrywała się w papiery rozwodowe, które teraz leżały podpisane na jej biurku. Złożyła je w urzędzie kilka dni temu, a dziś w końcu wszystko było oficjalne. Jej małżeństwo z Tomaszem dobiegło końca. Czuła mieszankę ulgi i pewnego rodzaju pustki. Chociaż ostatnie miesiące były dla niej walką pełną gniewu i determinacji, teraz, gdy wszystko się zakończyło, mogła w końcu spojrzeć na swoją przyszłość z perspektywy wolnej kobiety. Zosia, ich córka, była w szkole. Magda spędzała coraz więcej czasu na odbudowywaniu swojego życia. Zaczęła od najprostszych rzeczy, codziennych rytuałów, które wcześniej wykonywała automatycznie, teraz dawały jej poczucie nowego początku. Poranna kawa smakowała inaczej. Śniadania z Zosią były pełne śmiechu, bo teraz nie było w ich życiu tego przytłaczającego napięcia, jakie zawsze towarzyszyło obecności Tomasza. Magda postanowiła skupić się na swojej karierze, która przez lata schodziła na dalszy plan. Poświęcała się rodzinie, dbała o dom, a Tomasz był zawsze w centrum jej życia. Teraz wszystko się zmieniło. Wróciła do swojego zawodu prawnika, co było dla niej źródłem dumy. Rozpoczęła współpracę z nową kancelarią, gdzie jej doświadczenie życiowe i zawodowe zaczęło przynosić efekty. Klienci doceniali jej profesjonalizm i empatię, a Magda czuła, że jej życie zawodowe zaczyna nabierać nowego sensu. Pewnego dnia, siedząc w biurze, otrzymała telefon od Marii, swojej przyjaciółki i prawniczki, która pomagała jej w rozwodzie. Cześć Magda, jak się trzymasz? Zapytała Maria z troską w głosie. W porządku, odpowiedziała Magda, uśmiechając się do siebie. Czuję się wolna. To dziwne uczucie, ale myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. To wspaniale słyszeć. Wiesz, nie chciałam ci tego mówić wcześniej, ale Tomasz, cóż, ostatnio nie radzi sobie najlepiej. Magda zmarszczyła brwi. Co masz na myśli?
Podobno stracił pracę. Firma dowiedziała się o jego romansie, a to wpłynęło na jego pozycję. No i jego życie z Sylwią się rozpadło. Wyprowadziła się z mieszkania, które dla niej kupił. Magda nie wiedziała, co odpowiedzieć. Chociaż zemsta była słodka, teraz, gdy wszystko się rozpadło, poczuła, że patrzenie na upadek Tomasza nie przynosi jej już satysfakcji. Zemsta spełniła swoją rolę, ale teraz liczyło się jej własne życie. Nie chcę się w to mieszać, odpowiedziała spokojnie. To już nie moja sprawa. Skupiam się na Zosi i na pracy. Tomasz ma swoje życie, ja swoje. Rozumiem, odpowiedziała Maria z delikatnym tonem. Jesteś silna, Magda. Cieszę się, że udało ci się wszystko przetrwać. Po rozmowie Magda usiadła przy oknie, wpatrując się w krajobraz miasta. Czuła ulgę, że Tomasz nie jest już częścią jej codziennego życia, ale jednocześnie zastanawiała się nad tym, jak ich historia dobiegła końca. Wiele lat spędzili razem, mieli wspólne plany, a teraz ich drogi rozeszły się na zawsze. Magda wiedziała, że nadszedł czas, aby ostatecznie zamknąć ten rozdział swojego życia. Mimo że Tomasz zniknął z jej codzienności, były jeszcze rzeczy, które musiała dokończyć, by naprawdę poczuć, że wszystko zostało załatwione. Jego zdrada, choć bolesna, przestała być głównym tematem jej myśli. Zamiast tego zaczęła patrzeć na przyszłość i to, co może z nią zrobić. Postanowiła spędzać więcej czasu z Zosią. Ich relacja przez ostatnie miesiące była wystawiona na próbę. Magda była często pochłonięta swoim planem zemsty, co sprawiało, że czasem oddalała się emocjonalnie od córki. Teraz chciała to naprawić. Zaczęły wspólnie planować weekendy, chodziły na spacery, do kina, a nawet zapisały się na lekcje tańca, co zawsze było marzeniem Zosi. Pewnego wieczoru, gdy siedziały razem na kanapie, Zosia niespodziewanie zapytała. Mamo, czy myślisz, że tata do nas wróci? Magda spojrzała na córkę, czując, jak pytanie dotyka najgłębszych zakamarków jej serca. Wiedziała, że dla Zosi rozwód był trudny, ale jednocześnie wiedziała, że powrót Tomasza nie był możliwy ani pożądany. Kochanie, tata teraz ma swoje życie, a my mamy swoje. Zawsze będziesz mogła go widywać, ale nasza rodzina wygląda teraz inaczej. To nie znaczy, że jest gorzej, po prostu inaczej, odpowiedziała delikatnie, głaszcząc Zosię po włosach. Zosia przytaknęła, przytulając się do mamy. Magda poczuła ulgę, że ich relacja staje się coraz silniejsza. Wiedziała, że to dla niej i dla Zosi zaczyna się nowy rozdział, wolny od zdrad, kłamstw i bólu. Magda powoli zamykała wszystkie sprawy związane z przeszłością. Skontaktowała się z prawnikiem, by ostatecznie zakończyć sprawy majątkowe związane z Tomaszem. Miała już pełną kontrolę nad mieszkaniem, a Sylwia zniknęła z życia Tomasza tak szybko, jak się w nim pojawiła. Tomasz, zrezygnowany i złamany, próbował jeszcze raz naprawić swoje relacje z Magdą, ale ona nie miała już dla niego miejsca w swoim sercu. Pewnego dnia, podczas spaceru po parku, Magda zatrzymała się na chwilę, by spojrzeć w dal. Po raz pierwszy od długiego czasu poczuła spokój. Wiedziała, że zemsta była tylko środkiem do odzyskania kontroli nad swoim życiem, ale teraz przyszedł czas na coś więcej, na nowy początek, pełen nadziei i możliwości. Magda przestała myśleć o przeszłości i skupiła się na przyszłości. Wiedziała, że zasłużyła na to, by być szczęśliwa, by odbudować swoje życie na nowo, tym razem bez kłamstw i zdrad. Patrząc na Zosię, czuła dumę zarówno z córki, jak i z siebie. Znalazła w sobie siłę, o którą wcześniej się nie podejrzewała. I to było największym zwycięstwem, jakie mogła odnieść.